Miło mi gościć Państwa w naszym sadzie doświadczalnym w Dąbrowicach. Jest to sad Instytutu Ogrodnictwa. Znajdujemy się obecnie w kolekcji zasobów genowych, która jest finansowana przez Ministerstwo Rolnictwa w ramach zadania celowego numer 1-2. I tu między innymi mamy zgromadzone zasoby genowe roślin ogrodniczych, mniej znane gatunki. Wśród tych gatunków jednym z ciekawszych jest między innymi deren jadalny. Obok drzew, którego tutaj właśnie stoję, tu mamy już produkt finalny, to są owoce derenia. W kolekcji w tej chwili mamy zgromadzonych ponad 50 genotypów i odmian derenia jadalnego. Są to genotypy uzyskane na skutek różnego rodzaju ekspedycji, wypraw krajowych i zagranicznych. I mamy tu między innymi odmiany pochodzące z Ukrainy, z Austrii, z Niemiec, jak również z Polski. Najstarsze nasadzenia w naszej kolekcji to właśnie są obok, tutaj za mną właśnie, to są drzewka, które posadziliśmy, zostały posadzone 25 lat temu, ale sukcesywnie, jak wspomniałem, kolekcja była uzupełniana, powiększana o nowe odmiany, genotypy i zaraz przejdziemy do nasadzeń, które powstały w kolejnych latach. Cóż mogę powiedzieć? Deren jadalny jest rośliną bardzo ciekawą, atrakcyjną, szczególnie w ostatnich latach jest to jakby powrót do zdrowej żywności, do żywności tak zwanej funkcjonalnej i w tą żywność między innymi wpisuje się szczególnie owoce derenia jadalnego. Tu przed sobą mam jedną z takich najciekawszych odmian, to jest odmiana Radość. O niej później opowiem, jak podejdziemy do drzewka, bo właśnie o przynajmniej kilku odmianach będę chciał Państwu opowiedzieć. Ale wracając do żywności funkcjonalnej, do tego, że dereń właśnie staje się takim jakby poszukiwanym owocem i gatunkiem, bo między innymi jest... Po prostu jest to roślina, której owoce dają człowiekowi zdrowie, siłę. Między innymi były badania medyczne, jest udowodnione, że te owoce derenia jadalnego przeciwdziałają albo wspomagają leczenie cukrzycy, ale też mówiąc o produktach z derenia, no to jest już od wieków znane między innymi to, że dereń rósł przy dworach, przy plebaniach, przy jakichś zamożnych gospodarstwach i tam z tego między innymi z owoców robiono dereniówkę, czyli nalewkę, ale również z owoców można robić szereg różnych innych przetworów. Między innymi to są konfitury, to są soki, bardzo popularne, jak w swoim czasie byłem na konferencji na Ukrainie, tam na przykład to soki z derenia są sprzedawane na ulicy, tak jak u nas na przykład sok z malin, także w ten sposób. Derenia można też zasuszyć, może być wykorzystywany do różnych sporządzania herbat owocowych, witaminowych, także takie są kierunki użytkowania. W ramach kolekcji mamy odmiany i genotypy różniące się, co będzie później przedstawione też na przykładach, już owoce zebrane, różniące się wielkością, kształtem, porą dojrzewania, barwą przede wszystkim, bo mamy odmiany, tak jak tu piękne, takie karminowe, czerwone, ale też mamy odmiany o jasnych kolorach, czyli żółte, bursztynowe, nawet nazwa jantarnej, czyli bursztyn. Jest odmiana o żółtych owocach flawa. Różnią się poszczególne genotypy czy odmiany też smakiem, bo są odmiany typowo słodkie, które można jeść nawet jako deserowe. To jest właśnie między innymi odmiana flawa, odmiana koralowej marka, czy odmiana nikołka o czerwonych owocach. A są odmiany też typowo przetwórcze, czyli właśnie na te cele, chociażby na nalewkę, czy na konfitury, czy soki. To o kierunkach użytkowania. Troszeczkę jeszcze o wymaganiach derenia, bo dereń w ostatnich latach jest duże zainteresowanie, powstają plantacje i to nawet w pobliżu, niedaleko Łowicza jest plantacja założona już 5-hektarowa, ale zgłaszają się osoby do Instytutu z różnych okolic Polski, które właśnie planują założenie albo już posadziły pierwszy hektar, a niektórzy nawet po 10 hektarów właśnie takie nasadzenia powstają. Jest to owoc bardzo cenny, bo w tej chwili u nas owoce, które są zebrane z kolekcji, są sprzedawane średnio
owoce o odmianach czerwonych to jest średnia cena 20-25 zł, natomiast owoce o żółtych, jasnych barwie cena jest 30 zł, także bardzo cenne. No ta dereniówka, te produkty z derenia właśnie jako taka też kuchnia regionalna są bardzo, że tak powiem, poszukiwane i też cenione, także jest to taka, no, alternatywa do produkcji takiej tradycyjnej, no właśnie chociażby do produkcji szeroko pojętej ogrodniczej. Wspomniałem o wymaganiach derenia. Deren jest rośliną, która może rosnąć, znam najstarsze egzemplarze w Polsce nawet do 100 lat, tylko warunek, żeby wybrać właściwe miejsce, czyli posadzić go w odpowiednim stanowisku, wybrać odpowiednią odmianę i zapewnić mu właściwe warunki. Właściwe warunki, znaczy przede wszystkim to jest, trzeba zadbać o to, żeby pozyskać zdrowy materiał, czyli zdrowe, dobrze wykształcone sadzonki, a później zapewnić mu takie warunki podstawowe, czyli nie wolno sadzić derenia na stanowiskach podmokłych, mokrych, nie wolno w glebie zakwaszonej, czyli też ta gleba musi być albo odkwaszona, albo najlepiej przed sadzeniem, jeszcze gdyby był zastosowany nawóz organiczny w postaci obornika. No i później kwestia prowadzenia. Naturalnie dereń ma tendencję, że chce rosnąć jako krzew. I znam drzewa, które są nawet dochodzące do 100 lat, które są drzewa stuletnie, znaczy w zasadzie krzewy, czyli mają po 5-7 konarów, od dołu wyrastają jako krzew. Natomiast my w kolekcji staramy się, i zresztą polecam to do sadów już towarowych, żeby prowadzić rośliny derenia w formie drzew. I żeby tak to zrobić, to później przejdziemy właśnie do egzemplarzy, gdzie mamy już kolekcję rozszerzoną o następne nowe nasadzenia, tam gdzie są drzewka już 3-letnie, i pokażę, jak formujemy też w naszej kolekcji właśnie te rośliny, egzemplarze, genotypy na drzewo. Znajdujemy się obecnie przy jednej z ciekawszych odmian derenia jadalnego, którą tu wcześniej prezentowałem. To są owoce, już finalny produkt zebrany. A tu mamy piękne drzewo prowadzone w formie właśnie drzewka. Czyli tak jak wspomniałem, wyprowadzamy w pierwszych latach pień. Tu akurat te odrosty, które w tym roku wyrosły, czyli to są takie tegoroczne przyrosty, zostaną odcięte. Interesuje nas pień do wysokości 40-50 cm, czyli dotąd wszystko poniżej tego poziomu będzie to wycięte. A tu już wyżej mamy koronkę, mamy tak jak w przypadku drzew owocowych, czy tak jak w przypadku jabłoni, czy innych, wyprowadzone konary. One z czasem, tu akurat jesteśmy, to są drzewka 7-letnie i w tej chwili właśnie tu mamy już w pełni owocowania. W zasadzie powiem tak, odmiany, już sprawdzone odmiany, które tutaj sadzimy do kolekcji, to jeśli mamy sadzonkę dobrze wykształconą i zrobioną w formie drzewka w wyniku albo okulizacji, albo można też robić sadzonki ze sadzonek zdrewniałych czy półzdrewniałych, to taki rodzaj i taki forma, że tak powiem, sadzonki gwarantuje nam, że w zasadzie owoce już na takich roślinach uzyskujemy w drugim, trzecim roku. Natomiast w przypadku siewek to owoce uzyskujemy po 5-7 latach. Także tu jest też cenne, ważne jest jaki genotyp, jaka odmiana właśnie, czym się charakteryzuje ta, nie wspomniałem co to za odmiana, to jest odmiana oczywiście Radość, odmiana pochodząca z Ukrainy, o pięknych, czerwonych, w zasadzie już wpadające w barwę taką buraczkową owocach. Dojrzewa jak dereń nierównomiernie, czyli pierwsze owoce, część dojrzewa, opada, następne sukcesywnie w ciągu następnych kilku dni. Generalnie z całego drzewa możemy owoce przy normalnym takim roku zebrać w ciągu 2 tygodni. Później powiem troszeczkę też o technologii zbioru, jak tego derenia zbieramy, bo tutaj mamy akurat matę, ale lepszy będzie przykład, tam będziemy przy cieniówce, takiej macie cieniującej i właśnie jakie technologia jest zbioru, ale w tej chwili skupiamy się na odmianie. Odmiana, która generalnie jest plenna, wierna w owocowaniu i owocuje nam, termin dojrzewania jest tu ważny, bo poszczególne odmiany, genotypy różnią się terminem zbioru. Dojrzewanie odmiany Radość to jest pierwsza dekada września do końca drugiej dekady września, czyli w zasadzie tak do 15-20 września mamy zbiór owoców odmiany Radość. Owoce
przydatne do wszelkich form przetwórstwa, o których wcześniej wspominałem. Też mogą być jako deserowe, bo dobrze dojrzałe właśnie takie formie takich ciemnych owoców jak najbardziej nadają się nawet do spożycia bezpośredniego w tej chwili. Kolejną bardzo ciekawą odmianą w kolekcji jest odmiana widubiecki. Tu mamy drzewa, które są już w kolekcji 12 lat. Też wprowadzone, tak jak wcześniej wspomniałem, wszystkie w formie drzewa, z pniem do pół metra i no już z konarami cała rozbudowana korona. Owoce piękne, dorodne, wydłużone, zwężone przy ogonkach. Dojrzałe, tak jak tu widać, też taka barwa mocno czerwona, wchodząca w taką nawet buraczkową. Odmiana plenna, jedna z odmian plenniejszych w naszej kolekcji. Owoce tej odmiany dojrzewają pierwsza, też druga dekada, podobnie jak odmiany Radość, września. Przy upalnych latach to też były sytuacje, że właśnie poprzednie 2-3 lata wstecz przy takich wysokich temperaturach, przy suchej aurze dojrzewały nawet po 20 sierpnia, czyli w trzeciej dekadzie sierpnia. Cóż można powiedzieć, odmiana ciekawa też ze względu i na plenność, na wielkość owoców, na wierność w plonowaniu. Muszę wspomnieć, że dereń kwitnie bardzo wcześnie, bo w niektóre lata mieliśmy już kwitnienie, początek w połowie marca. W tym roku było troszkę później, była to trzecia dekada, przełom w zasadzie marca-kwietnia, ale pamiętamy, że mieliśmy bardzo chłodną wiosnę deszczową, były przymrozki i nawet ten dereń tu kwitł, w momencie kwitnienia były temperatury spadki do minus 3 stopni i proszę, jak tu widać właśnie, te temperatury tu w zasadzie nie zrobiły nam te spadki, te przymrozki. Jest rośliną mrozowytrzymałą, tu w naszych warunkach corocznie wiernie plonującą. No i cóż jeszcze można powiedzieć? Też wszechstronne zastosowanie na cele, które już były wcześniej omówione. Drzewo zdrowe. Ważne jest właśnie to, że jeżeli jest sadzonka dobrze, zdrowa, posadzona, no i też odpowiednio odżywiona, czyli i to pH, i nawożenie, to w zasadzie bez ochrony chemicznej tutaj te drzewa lata rosną i nic się z nimi nie dzieje. Także podstawa to jest agrotechnika, czyli odpowiednie nawożenie, odpowiednie traktowanie roślin odżywkami, czasami też dolistnymi i to naturalnymi, typu betahikol, typu nawozy humusowe, na przykład apple humus. Także dzięki temu nasza kolekcja wygląda tak, jak tu Państwo zobaczycie. Mamy tu egzemplarze właśnie tu w przedziale 12-15 lat akurat w tej części. Przejdziemy później do młodych nasadzeń, gdzie są znowu nowe genotypy posadzone 3-letnie. W tej chwili chciałem Państwu przedstawić bioróżnorodność, czyli różnorodność różnych genotypów, różnych odmian, które tu mamy w kolekcji, na przykładzie 7 różnych genotypów. I po kolei tutaj sobie Państwu przedstawię właśnie, też to będzie, że tak powiem, przedstawione owoce na drzewie, przynajmniej część z nich, ale tu po kolei to mamy tak piękne, jedne z największych, największe w zasadzie w kolekcji, takie mini gruszeczki w zasadzie czerwone, to jest odmiana Świetlaczok. To jest jako pierwszy egzemplarz. Druga piękna, jak łowickie korale, to jest odmiana, która nazywa się Koralowy Marka. Jest to odmiana też pochodząca, jak Świetlaczok, z Ukrainy. Piękne, takie owalne koraliki. Kolejną ciekawą odmianą to jest odmiana, którą przed chwilą wcześniej była omawiana na drzewie, odmiana Widubiecki, o nieco wydłużonych owocach, ale też jedne z największych właśnie z tutaj zgromadzonych, które mamy w kolekcji. Piękne, atrakcyjne, smaczne owoce. Kolejna odmiana, przepraszam, to jest odmiana o żółtych owocach, to jest odmiana Flava i te owoce są rzeczywiście bardzo ciekawe, bo jako jedne są jako jedne z odmian, które tutaj mamy w kolekcji, o takich najbardziej słodkich owocach. Po prostu można je na bieżąco zjadać prosto z drzewa. To jest odmiana Flava. Tu z kolei jest przykład odmiany, która nam najpóźniej owocuje. To jest odmiana Joliko, bo zbiór tej owoce jeszcze są nie w pełni jeszcze dojrzałe, jeszcze nie w pełni wyrośnięte,
Będziemy, ona dojrzewała, tak jak w tym roku, prawdopodobnie to będzie koniec września do połowy października. To jest odmiana Joliko. Tu mamy kolejny genotyp, ciekawy, wczesny, bo to już było zebrane właśnie w końcu sierpnia. Owoce były przechowane w lodówce. To jest po prostu genotyp oznaczony numerem, akurat konkretnie 6. Jeden z genotypów, które oceniamy właśnie pod kątem też przydatności do produkcji. I tu jedna z najciekawszych odmian, które polecam właśnie, bo i wierna w plonowaniu. Piękne owoce, corocznie mamy dobry plon, piękne, wybarwione. To jest właśnie ta odmiana Radość, też pochodzenia ukraińskiego. To jest przykład różnych odmian, fragmentu tego, co mamy w kolekcji. Kolejny przykład odmiany, którą mamy w kolekcji, to jest odmiana o największych owocach, bardzo dorodnych. Owoce osiągają 7 do 9 gram. Jest to odmiana Świetlaczok. Piękne, kształtu mini gruszeczki, owoce, które z początku, jak zaczynają się wybarwiać i początek dojrzewania, to są takie ceglasto, jasno-czerwone. Gdy już osiągną pełną dojrzałość, są już barwy ciemnej, na długich ogonkach. Piękny, dorodny przykład właśnie derenia jadalnego. Owoce o pokroju takim dosyć zwartym, korona dosyć zagęszczona. Dojrzewanie to jest druga dekada generalnie. Pierwsza, druga, zależnie od sezonu, jaki mamy rok, ale pierwsza, druga dekada września. Także w tej chwili jesteśmy praktycznie tydzień przed pełnym dojrzewaniem. Tyle o odmianie Świetlaczok. Kolejna odmiana o bardzo atrakcyjnych, ciekawych owocach, to jest odmiana Koralowy Marka. I widzimy te piękne łowickie korale w postaci takich właśnie beczułkowatych, owalnych owoców, które właśnie w momencie, kiedy już tak w pełni dojrzeją, osiągają taki kolorek rzeczywiście. To jest wielkość różna, bo jak są takie mniej dopylone, późniejszego kwitnienia są mniejsze owocki, ale generalnie są owocki długości około do 15 mm, średnicy do 10 mm. Bardzo wdzięczna, bardzo plenna, jak widać, tylko nierównomiernie dojrzewa, jak większość genotypów derenia. W zasadzie dojrzewanie już się zaczęło. Za mną widać, że te owoce, które tak od już przynajmniej tygodnia zaczęły dojrzewać, opadają. A jeszcze na drzewie mamy zarówno owoce zielone, w połowie dojrzałe, mamy owoce już wybarwione, także sukcesywnie. Dojrzewanie tej odmiany to jest właśnie też końcówka sierpnia do połowy września. No i właśnie tą atrakcją też jest to, że oprócz wyglądu też bardzo fajny, ciekawy, słodkawy smak, także do celów deserowych, ale oczywiście nalewka, konfitury, dżemy, do przetwórstwa jak najbardziej. No i plenność, no widać właśnie, ile mamy tych owocków, także teraz mamy słoneczko, mamy świetną pogodę właśnie, żeby nam te owoce dobrze dojrzewały. Kolejną ciekawą odmianą, jedną z najwcześniejszych w naszej kolekcji, jest to odmiana ukraińska Elegantnej. Elegantnej, sama nazwa, że taki elegancki, ale no, elegancja jego polega na tym, że właśnie on już jest teraz, już w fazie, tak zostawiłem tylko, żeby właśnie do celów nagrania, bo już jest przejrzały po prostu, bo dojrzewanie jego tu już jest od połowy sierpnia. W tej chwili mamy już ostatnie owoce na drzewie. Proszę zobaczyć, jakie piękne, wydłużone takie gruszeczki w typie konferencji, gruszki konferencji. Tylko one już są mocno przejrzałe, widać, że zmieniają barwę, ale generalnie dojrzały owoc, zaraz tu Państwu przedstawię. To jest typowy kolor, taki właśnie ciemnoczerwony, z długimi ogonkami. To jest właśnie odmiana Elegantnej. Też wyróżnia się poza tym, że wczesnością, bo to właśnie, tak jak wspomniałem, od połowy sierpnia, tak do końca sierpnia generalnie dojrzewa, to też pokrojem koron drzew, bo ma bardziej taki pokrój rozłożysty, czyli taki bardziej niski. Widać, że tutaj konary się rozchodzą na boki, także trzeba też troszeczkę prowadzić go inaczej. Ale też ciekawa odmiana o słodkich owocach. No i ten
termin, że tak powiem, ten nasz kalendarz jak zbiorów, jakbyśmy chcieli większe jakieś nasadzenia robić, to też właśnie możemy sobie zacząć najpierw od najwcześniejszej odmiany elegantnej, później przez odmianę flawa, dalej przez odmianę radość, świetlaczok, aż do odmiany najpóźniejszej joliko. Kontynuujemy naszą podróż po odmianach derenia. Kolejna odmiana o też bardzo ciekawych i owocach, i smaku tych owoców, to jest odmiana flawa. I tak jak tu widzimy, żółte, cytrynowe, owalne owoce o doskonałym smaku. Naprawdę są bardzo słodkie, przyjemne w smaku, takim lekko cytrynowym, na cele deserowe, ale też bardzo oryginalna, świetna z tego nalewka, dlatego te owoce u nas dziś kosztują 30 zł kilogram. No i drzewo tu mamy, pięknie widać, że to już jest drzewo owocujące, które owoce już w zasadzie połowę spadło i zostało zebranych, a jeszcze proszę zobaczyć, ile jeszcze jest, że tak powiem, dalej obłożenie owoców. Generalnie w naszych warunkach dojrzewa w trzeciej dekadzie sierpnia, pierwsza dekada września. W tej chwili mamy pierwszą dekadę września i w zasadzie już jesteśmy po połowie zbioru, że tak powiem, tej odmiany. Pokrój taki bardziej strzelisty, bardziej luźny, w odróżnieniu od na przykład odmiany elegantnej. Także zdrowe drzewa, tu akurat w tym wypadku 15-letnie. Kontynuujemy naszą podróż po odmianach derenia w kolekcji zasobów Instytutu Ogrodnictwa. Jesteśmy przy pięknym, dorodnym drzewie z owocami, które jest oblepione wręcz. To jest odmiana Kaukaz. Odmiana bardzo plenna. Z tego drzewa no, w tym roku szacuję, że zbierzemy przynajmniej 20 kg owoców. To są drzewa 15-letnie, ale proszę zobaczyć, corocznie pięknie. One są może średnich rozmiarów, nie są tak dorodne jak odmiana Świetlaczok, ale tamta jest troszkę mniej plenna. Natomiast odmiana Kaukaz ma tu całe gałązki, mimo tego, że mieliśmy tą zimną wiosnę, że mieliśmy przymrozki, że było mokro. Proszę zobaczyć, jak tutaj jest, jakie bogactwo owoców, proszę. I dojrzewanie, to jest taka pora dojrzewania średnio późna, dlatego że dojrzewanie tej odmiany to jest druga, trzecia dekada września, nawet do początku października. Także tu mamy, widać tą różnorodność. Owoce są takie charakterystyczne też, bo w momencie dojrzewania one nie są w pełni czerwone, tylko tak jak tu właśnie zaraz sobie zrobimy pewnie zbliżenie, to te owoce są takie jeszcze przy ogonkach lekko zielone, żółtawe, a dopiero jak już faktycznie mocno dojrzeją, już są w pełni gotowe do zbioru, to wtedy robią się takie ciemno-czerwone. Także proszę zobaczyć. I też jeszcze na koniec, już więcej może nie będę Państwa nudził tutaj odmianami, bo mamy tych odmian rzeczywiście jeszcze dużo więcej, ale chciałem powiedzieć o technologii zbioru derenia, że bardzo taką prostą i bardzo ciekawą technologią zbioru to jest to, co właśnie tutaj w tej chwili mamy pod nogami. To jest rozłożona cieniówka, czyli siatka cieniująca, która raz, że przepuszcza nam powietrze. Trawa pod spodem, która tutaj utrzymujemy murawę, nie ma uszczerbku na niej, dlatego że dostaje słońce, dostaje deszcz, bo gorszą formą jest właśnie już mata właśnie cieniująca, czy mata generalnie taka ogrodnicza, która no, zacienia nami, później ta trawa może ulegnąć zniszczeniu. Natomiast ta cieniówka, rano nie ma rosy, wszystkie owoce, które opadną nam na cieniówkę, proszę zobaczyć, są czyściutkie, nie ma problemu ze zbiorem, tylko trzeba, i ważne jest to, że właśnie ta jakość, najlepsze owoce derenia, to są te, które same spadną, czyli one są w pełni dojrzałe i wtedy rzeczywiście można je łatwo zebrać, czyste do konsumpcji. W tej chwili jesteśmy w najmłodszej części naszej kolekcji derenia jadalnego. Jest to efekt naszych ekspedycji i pozyskania nowych genotypów do kolekcji. Jak tu Państwo widzą, mamy dwa piękne rzędy. Każdy genotyp po 4 egzemplarze z genotypu jest oznaczony. Właśnie tu, jak widać, te żółte etykiety. I tu są już drzewka, które zaczęły nam w zasadzie w ubiegłym roku pierwsze owoce się pojawiać. W tym roku już mamy po kilka owoców i z roku na rok sukcesywnie, jak wcześniej wspominałem, dereń jest żywotną rośliną, może żyć nawet do 100 lat i więcej, tylko w dobrych warunkach. Tu jeśli o niego zadbamy, widać też przykład, jak zostały wyprowadzone. Tu może pokażę tak, żeby było widać z daleka. O, tu jest forma drzewka, czyli jak to zostało wyprowadzone, że w pierwszych 2 latach to wszystko, co nisko, żeśmy pień, że tak powiem, ogałacali, żeby tylko tu był pień. Natomiast tu dalej już nam wyrasta
konary, korona formujemy. Niektóre gałązki będą usunięte na wiosnę, które zbyt zagęszczają nam tą koronę, czyli takie pionowe. A tak, tu mamy właśnie już przykład owocujących drzewek, no, młodych drzewek trzyletnich. Jest to bardzo cenne, bo to są konkretne już odmiany, które tu właśnie są w kolekcji, czy genotypy. I co jest też bardzo ważne i cenne, to jest to, że tu też stosujemy nawadnianie, bo mieliśmy, ten rok jest u nas bardzo taki deszczowy i wilgoci nam nie brakuje, ale od razu po nasadzeniu założyliśmy nawadnianie kroplowe z uwagi na to, że mieliśmy trzy bardzo suche, ubogie w opady lata, więc ten sztuczny deszcz był nam tutaj potrzebny. No i zdrowotność tych drzewek też widać, tu można nawet zbliżenie zrobić, też jest pięknie, jak widać, jak tu są już trzyletnie drzewko, ile ma owocków. Niektóre już przejrzały, niektóre z genotypów, na przykład jak tutaj, praktycznie tam miały pojedyncze tylko owocki. No i też na koniec będzie można zobaczyć, jak już na przyszły rok, bo tu mamy już przykład pąków kwiatowych na przyszły rok zawiązanych, które właśnie będą tu kwiatki i owoce na przyszły rok. Dziękuję bardzo za uwagę. Z najlepszymi życzeniami zapraszam do zakupu Derenia i na Dereniówkę.